GM, witam w kolejnym odcinku naszego szalonego vloga związanego ze startupami, Web3, NFT, klubami, sasami i innymi ciekawymi rzeczami. Trochę pieniędzy, trochę biznesu, trochę życia. Więc dzisiaj chcę wam opowiedzieć o moim bestsellerowym programie od dewelopera do foundera, czyli o Akademii SaaS. Na początku to się nazywało Akademia SaaS, potem jakby Akademia SaaS stała się taką platformą, a jeden z programów jest od dewelopera do foundera. I od EDF-a możecie zgarnąć, będąc BFC VIP, odebrać po prostu produkt. I chciałem wam pokazać, jak ktoś nie zna w ogóle tego programu, to żeby dowiedział się, o co w nim chodzi. Także jedziemy. Więc jak wiecie lub nie wiecie, mój pierwszy taki produkt, który faktycznie zadziałał i uwolnił mnie od etatu, to była Polisa w chmurze. Czyli taka aplikacja SaaS dla agentów ubezpieczeniowych, agencji ubezpieczeniowych. Takie narzędzie, powiedzmy częściowo trochę jak CRM, trochę jak baza danych, plus automatyzacja marketingu i wiele, wiele różnych rzeczy, po prostu kompleksowa obsługa takich agencji. O. I na bazie tego, na bazie tej drogi Polisy w chmurze, zbudowałem pierwszą wersję swojego kursu właśnie od dewelopera do foundera. Od zera, od pierwszej linijki kodu do powiedzmy miliona przychodu. Bo już nie jestem aktywny jakby w tym projekcie. I to się znalazło od dewelopera do foundera 1.0. O tutaj. Od dewelopera do foundera 1.0. 12 modułów, gdzie pokazuję po prostu krok po kroku, nie wiem, pomysł, walidacja, pozyskiwanie klientów, budowa aplikacji, praca z klientami, tematy prawne, rozwój i tak dalej, i tak dalej. To była jakby geneza tego całego od dewelopera do foundera w 2019. Natomiast pewnie część z was kojarzy mój najnowszy startup, czyli Mailinger. O, piękny startupik, gdzie można zamienić swoją listę mailową w biznes, czyli zbywać płatny newsletter, membership, sprzedawać produkty cyfrowe i tak dalej. Gdzie w centrum są nasze listy mailowe, no bo to jest jakby centrum, takie serce biznesu online. Więc mamy taki startupik i ten startupik, część z was z niego korzysta, jako klienci, jako użytkownicy. Natomiast on powstał w trakcie nagrywania, moi drodzy, od dewelopera do foundera 2.0, czyli tej drugiej wersji programu, takiego nie tyle rozwinięcia, co nowej wersji, gdzie postanowiłem zbudować startup na żywo w trakcie kursu. I tak powiem szczerze, że nie wiedziałem, że to się skończy gotowym produktem, który ma dziesiątki klientów, tysiące użytkowników. Natomiast udało się zbudować z tego biznes i to jest właśnie w części drugiej od EDF-a pokazane po prostu krok po kroku, gdzie kupuję domenę, stawiam pierwszą stronę, zapraszam ludzi i tak dalej, pozyskuję pierwszych klientów. No i od dewelopera do foundera jest takim programem, który jest tak jakby przeznaczony w dużej mierze dla programistów, dlatego że ja byłem programistą, po prostu usiadłem i zbudowałem aplikację, zacząłem na niej zarabiać, pokazuję jak to zrobiłem. Natomiast w pierwszej części programu właśnie budowałem policję w chmurze, no to ja tam pisałem powiedzmy 3/4 kodu. Natomiast w Mailingerze już nie pisałem tego kodu w ogóle, bo tak naprawdę okazało się, że budowa samego oprogramowania nie jest tak trudna, jest tak naprawdę tym jednym z prostszych rzeczy w biznesie, oczywiście dla zdolnych programistów, ale można to po prostu zhakować tak, że dobieramy się taki powiedzmy hustler, osoba, która promuje produkt i tak i jakby zarządza tym wszystkim od strony budowania biznesu i hacker, czyli osoba, która buduje to od strony kodu i tak działamy w Mailingerze z Andrzejem, moim wspólnikiem i tutaj praktycznie nie napisałem ani jednej linijki kodu, czyli w tej drugiej części pokazuję trochę, znaczy w pierwszej też programu, pokazuję jak ten biznes można budować tak naprawdę bez znajomości oprogramowania, tak? Oczywiście jeżeli jesteśmy takim one man army, czyli i stworzymy produkt, i zbudujemy biznes, i to jest do ogarnięcia, tak? Natomiast dużo osób się mnie pyta, czy to jest tylko dla programistów, więc nie. Tutaj w dużej mierze skupiamy się na biznesie, nie jest kurs programowania. Tak? No i jak zhakować budowanie produktu, po prostu mieć fajnego, dobrego, technicznego wspólnika. Tu jeszcze wam pokażę trochę tą stronę, ona jest teraz tak jakby niezbyt dostępna, bo program jest jakby zamknięty. Da się go tylko w tym momencie zdobyć, dołączając do BFC jako VIP.
I można odebrać po prostu sobie ten produkt cały. Mnóstwo mega opinii. Ten link macie na stronie BFC VIP. Tutaj gdzieś pod wideo jest link do tego. No i tu można sobie poczytać trochę o tym. Bardzo dużo opinii, no bo prawie 800, chyba ponad 800 osób przeszło przez ten kurs. Różne aplikacje, które powstały. Także dużo wiedzy. I jeszcze dużo różnych bonusów tutaj jest w tym naszym programie. Na przykład dokumenty prawne dla SaaS-ów, mentorzy, te wszystkie nagrania z mentorami. To jakby nagrania z mentorami są dostępne również poza ODDF-em w samym BFC, bez potrzeby odbierania. Mamy na przykład bonus od Kuby z bezkodu.pl. Moduł o no-code, jak budować aplikacje, backend, frontend, aplikacje mobilne, Upright, Bubble i tak dalej. Więc mamy różne tutaj dodatkowe rzeczy. I o, tutaj Sadek jest jednym z naszych mentorów również. I tak naprawdę to jest najniższa cena programu tak normalnie. On będzie również otwierany jakby normalnie później. Natomiast teraz można go zgarnąć jako jeden z produktów bonusowych do BFC za 1000 plus VAT, czyli dużo taniej. To jest jedyna taka okazja, bo po prostu ten program, no ja po prostu dokładam dużo wartości, żeby rozwinąć BFC, dlatego są takie promocje, no ale one są jakby chwilowe, tak? Więc to jest nasz wspaniały program. I co ciekawe, od dewelopera do foundera ta wersja 2.0, ona jeszcze nie jest skończona tak naprawdę, bo dalej rozwijamy Mailingera, rozwija się produkt, rozwija się biznes, teraz w kolejnych miesiącach na pewno na tym się będę mocniej skupiał, szczególnie pod kątem po prostu rozbudowy zespołu, będziemy zatrudniać. Także w ogóle, jeżeli ktoś chciałby pracować przy Mailingerze, niekoniecznie od strony programistycznej, bo to mamy w miarę dobrze ogarniane, pewnie później tak, natomiast teraz będziemy szukali osoby, która zajmie się taką częścią frontem do klienta, że tak powiem, tworzenie instrukcji, jakieś onboardingi klientów, zoomy z klientami, jakieś robienie wideo, zarządzanie social mediami itd. No, takie osoby będziemy szukać. Już w zasadzie myślę, że w przeciągu tygodnia powinno się pojawić ogłoszenie takie, jeżeli jesteś w ogóle zainteresowany pracą, praca 100% zdalnie, praca właśnie ze mną, z Andrzejem, plus różne możliwości rozwoju w ramach rozwoju tego produktu, bo w tym momencie jesteśmy tak naprawdę we dwóch, czyli taka osoba będzie osobą numer 3 i jeżeli wyjdzie nam ten plan, który planujemy wdrożyć, no to osoba numer 3, w sumie pracownik numer 1 może być bardzo tutaj wartościowym członkiem zespołu początkowego. Jak wiecie, może nie rozwiniemy się w skalach jak Facebook, natomiast wiecie, jak wygląda życie pierwszych pracowników Facebooka, opcje na akcje, jak ta firma potem była bardzo warta bardzo dużo, więc pierwszych 20, 30, 50 pracowników startupu często potem wychodzi będąc milionerami. To też jest nasz taki plan w dłuższej perspektywie. Oczywiście to szybko się nie wydarzy, natomiast będziemy ten produkt rozwijać w Polsce za granicą, bo naprawdę jest mocno no jest świetny. Jest świetny, jak korzystacie to wiecie. Oczywiście jest trochę jeszcze tam pewnych niedoróbek, trochę nam jeszcze brakuje lepszego onboardingu, więcej instrukcji, tutaj coś trzeba poprawić, tutaj coś zmienić, tutaj nazwy, tutaj coś się nie wysyła i tak dalej, no to jakby są początkowe problemy startupu. Wszyscy, co korzystają z Mailingera, łącznie ze mną, bo jestem klientem w wielu miejscach, w różnych formach, sam jestem swoim klientem, więc wiem, jak to działa, ale jakby pomijając to wszystko, zapraszam właśnie do dewelopera do foundera, a osoby, które mają ten program już, to również zapraszam do BFC VIP. Tego programu może nie odbierzecie, no bo po prostu go macie, możecie odebrać inny produkt dostępny na stronie. Natomiast w ramach BFC też mamy kanał związany właśnie z budową startupów, z od dewelopera do foundera bezpośrednio, no i planujemy różne rzeczy wspierania twórców aplikacji, szczególnie techniczne osoby, planujemy to budować w BFC, rozmawiamy z pewnymi partnerami, żeby odpalić może taki jakiś mały akcelerator startupów, takich bootstrapperów u nas w BFC, to będzie na pewno kolejna korzyść. Teraz jeszcze można dołączyć normalnie, potem trzeba będzie mieć już NFT kupione z rynku wtórnego, może nie być tak tanio. Teraz po prostu dokładamy mega wartość, żeby jak najwięcej osób dołączyło w tej rundzie początkowej.
żeby później móc się skupić po prostu na rozwijaniu całego klubu i wszystkich produktów wewnątrz i pracy, i rozwoju i klubu, i klubowiczów, i ich biznesów. Także jak macie jakieś pytania co do właśnie od dewelopera do foundera, czy budowy SaaS-ów, startupów i mojej drogi, to dajcie znać pod tym wideo i czekam na was w BFC. Klikajcie w linkach gdzieś tam tutaj pod wideo i widzimy się na Discordzie.